wygrałem! Wygrałem! Easy! O mamciu, gracz, który ma prawie 80 tysięcy pucharków, zaprosił mnie do lobby i chce ze mną zagrać o kasę. Czy ja jestem zwykłym bombikiem? Akceptować to? Napisz w komentarzu, co ty byś zrobił. Zanim przejdziemy dalej, to tutaj macie szczęśliwca, który zgarnął ode mnie skina z poprzedniego odcinka. Gratuluję serdecznie i zgłoś się do mnie podbiór nagrody. A w dzisiejszym odcinku mam dla was do rozdania taką piękną ofertę. Jak widzicie, jest tutaj oferta na Byrona, która kosztuje 200 gemów. Jeżeli ktoś z was chciałby ją zgarnąć ode mnie totalnie za darmo, to wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujesz mój kanał, czyli masz ciśnięty ten guziczek subskrybuj tam na dole. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu, ile oczu widzisz w tym momencie na ekranie. Jest ich naprawdę dużo, więc zastanów się nad odpowiedzią. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Tornex. Siemano. Siemano, witam ponownie. Witamy ponownie pana, no ja już tutaj akceptuję od ciebie zaproszenie i jesteśmy w lobby. Także na początek tego odcinka zagramy sobie duo i widzę, że ty już masz Chucka wybranego, na którym masz prawie 1000 pucharków. Dlaczego akurat on na tą mapę? Tymi specjami możesz jeździć fajnie po mapie i fajne akcje robić. Dobra, a powiedz mi, kim ja mam zagrać w takim razie, bo ty tu jesteś szefem, ty jesteś bossem, który ma prawie 77 tysięcy pucharków. W ogóle, jeżeli chodzi o ranking w Polsce, klikam sobie lokalnie.pl i zobaczcie, Tornex aktualnie jest na drugim miejscu. Z tego co obserwowałem, to wydawało mi się, że też przez jakiś czas byłeś pierwszy, ale to chyba wtedy, jak wszyscy powychodzili. A ziomek w ogóle, który jest pierwszy w ogóle w Polsce, to jest jakiś od ciebie z klubu, nie? Tak, dokładnie. KXR2 i serduszko. Jeśli chodzi o zadymiarzy, no to Tornex tutaj, widzicie, na przykład na takim odcisie jest pierwszy. Ostatnio Greya wbiłem i właśnie odcinek zrobiłem. Perełka ma ponad 1000 pucharków i też pierwszy w Polsce. Dobrze, że Charlie jeszcze nie masz. O Jezu, tutaj Veni ile ma pucharków? 1000 pucharków na Charlie, Veni na farmie, co jest? No i Grey, wow, ale na tym Greyu to masz mega dużo, 1251. No to będzie fajny odcinek. To co, mogę odpalać duo? Tym krałem chcesz. Ty decydujesz. Ty mi wybierz zadymiarza, a ja tylko kliknę i zagram tym, kogo ty wybierzesz. Dobra, no to może być ten krał. No okej, okay, no dobra, no to przynajmniej tym razem, jak będę ci przegrywał gierki, to będzie na nas dwóch. Tak, dokładnie, będziemy razem spadali. Tak, razem będziemy spadać, a nie że tylko ty tracisz. Ty, no to ja muszę oddech wziąć, bo się boję, nie? Bo to jest gierka na potężnych pucharkach. Ale tak jak ci mówiłem wcześniej, jak próbuję sobie grać duo tym krukiem, nawet z jakimś moim ziomalem czy coś, ja zazwyczaj gram często w nocy, to trafiam tylko na tych farmerów pucharków, którzy się ze sobą kręcą i oddają sobie winy i no jest tragedia, nie? I wtedy wszyscy się też fokusują na mnie. No, bardzo możliwe, że ich trafimy. 8 na 10 graczy. Jeszcze sobie jasność zwiększę, żeby tu nie było przypału. I fokus, tutaj pozycja do grania od razu jest przybrana. Pocimy. Ty, jak ostatnio nagrywaliśmy ten odcinek, to udało nam się raz chociaż nie stracić pucharków? Chyba tak, bo była jakaś taka jedna gierka. Dobra, to zobaczymy jak będzie teraz. Huh, no potężne tutaj te lobby się pokazują, każdy ma tytuł. Z tego co widzę, to jakichś Turków trafiliśmy. To dobrze czy źle? No właśnie oni się wintradują, z tego co kojarzę. No nie, czyli teraz, dobra, no zaraz zobaczymy. Właśnie, czy... właśnie no, właśnie oni. Spike tu wlatuje. Wziąłem go tam, zeslowowałem już, żeby też do nas nie strzelał, bo ja z tego HP mam mało. O, tu od góry ktoś może przyjść? Z tych krzaków? Nie, chyba nie, dobra, nie. Tutaj nie, raczej nam nikt nie wlazł. Nie, ta mapa też tak wygląda, że tutaj w sumie będą pojedynki i drużyna na drużynę, nie? No, no, no. O, ktoś tam padł, może się nie wintradują. Oby tak było. Jak coś, ja mam ucieczkę, no nie? Okej, okay, no wiem, bo ty możesz szybko ulta wcisnąć. Ty, Jezu, ja ginę. Czy ty uciekniesz? Ty też nie dasz rady, już widziałem. O matko. No, zrobili na nas taką pułapkę trochę, nie? Ten Spike od razu wyczekał moment. Minus 10 pucharków, trochę boli. Przepraszam, Tornex. Nie, dobra, dobra. Dobra, ale już teraz mam dla ciebie przewidziane same miłe rzeczy. Bo teraz, słuchaj, będziemy grać jeden na jeden i widzowie zostawili pod ostatnim filmem naprawdę dużo lajków, więc za każde zwycięstwo ze mną dzisiaj dostajesz, Tornex, aż 50 zł. Więc masz dzisiaj szansę zgarnąć 150 zł i myślę, że całkiem może się to przydać, nie wiem, na jakieś gaby czy coś. Mam nadzieję, że skończę Damian. Ja chyba, że nie wiem, może jakieś inne plany albo inne wydatki, to też sobie wydasz na co tam tylko będziesz chciał. Szybko ci wytłumaczę zasady, jakie tu będą obowiązywać. Będziemy grać sobie, słuchaj, na mapach typowo solo. I przed każdą gierką jeden na jeden będę losował na kole fortuny zadymiarzy, jakimi będziemy grać. Także czekaj, ja już klikam, bum, i losuje się pierwszy zadymiarz, jakim będziemy musieli się tutaj zmierzyć. I uwaga, uwaga, kto to będzie? Żeby ktoś fajny, ktoś, na kim ty nie masz dużo pucharków, chociaż nie ma chyba takich osób. Ej, ciekawie chyba będzie. Nie, przeskoczy, przeleci. Jezu, tych zadymiarzy jest tak dużo, że nie byłem pewny, kto wypadnie. Ale wypadła pewna pani, która strzela na daleko, więc chyba już wiesz, o kogo chodzi. Piper, tak? Pipereczka, dokładnie tak. Będzie ciekawie na start. Dla kogo? Słuchaj, dla nas obojga. Także zagramy ty Piperką, ja Piperką, żeby po prostu tutaj było widać tego twojego skilla dzisiaj, nie? Bo jak ja bym, słuchaj, trafił, nie wiem, jakiegoś zadymiarza na blisko i kampił na ciebie i ty byś tą Piperką, no, nawet nie miał jak sobie naładować różnych rzeczy, to no co, no to bym cię mógł dziabnąć i wtedy bym jakimś cudem wygrał. A to nie o to tutaj chodzi.
chodzi. Dobra, słuchaj, ostatnio ćwiczyłem piperką. O, no to super. Ty, a jak się robi taki trening piperką? Jak ty to robisz? Ty ćwiczysz sobie jakiś movement specjalnie, czy coś? Czy jak to działa? W sensie, no po prostu gram sobie, co nie, jeden na jeden z kimś. Mhm. No i po prostu przewiduję, co nie, te strzały. No albo po prostu idę na jakąś ligę sobie, idę zagrać, no i po prostu klikam z tej piperki. No w sumie, im więcej się gra, tym lepiej się później tą postacią gra. To jest w sumie zrozumiałe. Ty, a powiedz mi, jakiego masz builda na piperce? Bo to może być ciekawe też dla widzów, jak tutaj taki jeden z najlepszych graczy w Polsce ma builda właśnie. Gadżet masz pierwszy czy drugi? Osobiście preferuję gadżet pierwszy. Pierwszy. Z tego względu, że jest jakaś tam droga ucieczki, no nie? Od tanków na przykład. Aha, no w sumie tak, no taki szybki defensywny strzał. A pierwsze wyposażenie, jakie używasz, to? Damage oczywiście. Dobra, no to mam akurat wybrane. Dobrze, w końcu coś dobrze. A gwiezdna moc? No ja preferuję ten drugi star power. Okej, nieprzerwane strzelanie. No to też miałem to wybrane. A jeżeli chodzi o drugie wyposażenie? A tutaj właśnie muszę się zastanowić trochę. Zależy, na jakiej mapie gramy. I ja ogólnie nie wiem. Wcześniej widziałem, że ludzie często szybkość tutaj dają, a ja mam na przykład, ja generuję punkty życia o 50% skuteczniej. No może niech sobie będzie. Chociaż przy piperce, jak gramy na piperki, to jak dostanę tego strzała i potem drugiego, to mi się na wiele nie przyda. No tutaj dowolnie bym powiedział. No to zaczynamy. W ogóle jak nas zrespiło obok siebie, a ty masz oczywiście lepszego skina. No na skiny też przegrywam, super. Kupiłem go 2 dni temu. O, jeżeli chodzi o zbieranie perkiów, to możesz zbierać. Możesz zbierać co tylko chcesz. Dobra. Więc chyba źle tutaj poszedłem, bo ty poszedłeś po 2 perkiuby, a ja po 1. Czekaj, chociaż tutaj coś też mam. Chłopco za mną leci, ty. A! Mam cię, ty! Co jest? No nie, na movement to ja przegram. Ale się cieszę, że trafiłem. Już jest coś dobrego w tym odcinku. Dobra, czekaj, jestem. O! O! No nie, no nie, ale to trafił. Ty już będziesz miał ulta zaraz, nie? Nie, jeszcze 2 strzały. Jezu, gdzie ja strzeliłem, ty? Nie, no ja się boję tu wychodzić. Wiedziałem! Nie! Nie! Ale masakracja! Co tu się wydarzyło? Ale na pewniaka w ogóle wlazłeś, ty się totalnie nie bałeś mnie. Tak trzeba grać. Ej, może... Dobra, nie, ja teraz kasuję wszystkie te przerażenie przed takim prosem i teraz będzie lepiej w drugiej rundzie. No to 5 dyszek ląduje na twoim koncie. Kasuję pipereczkę oczywiście z tego koła fortuny i kręcę po raz drugi. Czy jest może jakiś zadymiarz, którym najmniej byś chciał zagrać? Taki, wiesz, że najgorzej ci najmniej, masz najmniej pucharków, najmniej chętnie po niego sięgasz. Aha, no to w sumie to tak, no bo jest nudny. W sensie wiesz, o co mi chodzi. No on ma taki atak, że trzeba podchodzić, nie? Ale no jest też mocny, bo ma tego hot doga. I w sumie na daga może miałbym szansę. Tak myślę, nie? Bo wiesz, bo wtedy to tylko jest nawalanie i spamienie, kto pierwszy hot doga wciśnie. Dobra, no to ja słuchaj, klikam. Może wypadnie dag. Może wygram. Ale już masz 5 dyszek i jest jeszcze szansa, że zgarniesz stówkę, więc... O, czekaj, co tutaj takiego wypada? Okej! Chyba zatrzyma się czy nie? Przeleci. Dobra, przeleci. Ej, będzie ciekawie, bo mamy panią lotniczkę, Janet. Aha, Janet. To w sumie może być ciekawe z tym gadżetem, co przelatujesz nad murkami na przykład. Gadżet, którym się przelatuje nad murkami? Ej, wiesz co, ja to nawet, jeżeli chodzi o Janet, to ja jej nie mam ulepszonej nawet na maksymalny poziom, więc ja sobie, czekaj, muszę tutaj wszystko poustawiać. Miałbym od razu analogiczne pytania jak przy Piperce, także jakbyś powiedział od razu, co masz tutaj poustawiane, to bym się mega ucieszył. I widzowie pewnie też. Na solo i na duo, na showdown, no to ten pierwszy star power. A na trójki ten drugi bym powiedział. Dobra, na solo pierwszy star power. A na trójki, które głównie gram, no to raczej bym brał ten pierwszy gadżet. Z tego względu, że możesz przeciwnika na low jak się trzyma. Aha, dobra, okej. Okay. A tutaj na solo mówisz, że raczej ten drugi? Na duo przede wszystkim ten gadżet drugi, no bo szybka ucieczka, tak jak mówię. Albo szybki podjazd. A jeżeli chodzi o wyposażenie, no to w sumie też pewnie damage i... Speed na przykład może być dobry. Dobra, no to dam sobie speeda i możemy lecieć. Uj, nie, czekaj, mapę zmienimy. Tak, to się wytnie. A, wygrałem, easy. Jest win nagrane. A! Zbejtowany. Nie, no nie. Oczywiście tamta gierka się nie liczy, bo niestety zapomniałem zmienić mapę na inną losową. I już mamy tutaj wybraną. I Tornex też tutaj bardzo potężny skin, ale tym razem chyba aż tak mocno nie odstaje. Jeżeli chodzi o skina. No, ty masz nowego skina. Też mi się podoba on. Ej, powiem ci, że co ty tam robisz? Gość tam sobie zbiera power cube'y. No i mi ucieka mi, więc... Nie! Aha, dobra, ty się przeskoczyłeś po prostu. Teraz power cube sobie zbiorę. Okej, okay. dajesz mi trochę fory. Okej, okay. Niech będzie. Chociaż chłop ma już ile? Dużo masz tych power cube'ów. To jest mój power cube. No bo masz więcej, no to jak ja mam tam podejść? Dobra, trochę cię obiłem, przynajmniej tyle, z tego się cieszę. Żebym jak najszybciej tutaj zebrał... O, muszę trochę nadrobić tych power cube'ów, gościu. Gdzie on tam leci? Już po... No nie. No nie, jeszcze ci rozbiłem. No nie, daj, dobra, już wiem, że mam porażkę, nie? Zdecydowanie mam porażkę. Okej, okay. Chciałem sobie ten gadżet przetestować, bo szczerze mówiąc, no nie używałem go wcześniej. Znowu jesteśmy w tym samym, co ostatnio momencie.
Nie podoba mi się to. To może w strefie trochę przetrzymam. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Czekaj! Nie, błagam, daj mi przeżyć, daj mi... Dobra, dzięki. Jak ja tam skoczyłem do tej strefy, co to było? Nie, no dobra. Tutaj Tornek dzisiaj po free pieniądze przyszedł. Ja nie mam żadnych szans, nie? Żadnych, nawet najmniejszych. Nie, no czemu ty masz tak dużo tych PR cubów? Nie mam pomysłów. Nie mam pomysłów, a to jest za dużo skilla. Nie podoba mi się to. W ogóle słuchajcie, jak chcecie, to możecie wpadać na kanał Tornexa, jest link w opisie. I co ostatnio mówiłeś? Jaki tam film nagrałeś? Czekaj, nie wiem, czekaj, proszę. No jaki tam film nagrałeś? Z Greja, nie? Tak. Ja cię tu próbuję zagadać, wiesz o co chodzi, nie? Tak, tak. Co na spokojnie, daję ci się podleczyć. Dzięki, dzięki. No, no wiem, widzę, że... Nie, no jakbym się ze mną bawi. Coś przykre. Co, chcesz gdzieś przelecieć może? No. Aha. Nie, no co za ziomek. Co za ziomek, nie, masakracja. No widać, że jesteś topką Polski, nie? No to 100 zł już na twoim koncie, gratuluję. Ja tu kasuję Janet z tego koła fortuny. I słuchajcie, widzowie, jak chcecie kolejny odcinek z jakimś prograczem albo właśnie z Tornexem, to musicie koniecznie zostawić tu łapkę w górę pod tym filmem. I jak będzie minimum 7000 łapek, to wtedy nagram znowu coś takiego, bo to jest totalna masakracja. Ale śmiesznie się nagrywa i też się czegoś nowego nauczę. Tutaj zawsze jakieś nowe buildy czy coś. Ja już kliknąłem to koło fortuny i słuchaj, tym razem będziemy musieli zagrać. Czy jest... Nie, przeleci! Nie przeleciało? Myślałem, że przeleci i zagramy sobie na skuiczki, ale jednak będziemy grali Byronem. Byron, na daleko, bardzo daleki dystans ma Byron. Na otwartej mapie może być ciekawa bitka. No to zobaczymy jeszcze, jaka mapa się wylosuje. Teraz w ogóle jest taki kozacki skin też w sklepie do tego Byrona. Ten Ringmaster Byron. 200 gemów, potężna cena i można go też wygrać ode mnie, także wiecie co robić. Mi by się przydało tego skinka wygrać, bo... Nie mam niestety żadnego. Ty, ale ty ziomek dzisiaj zgarniasz ode mnie już 100, więc za 100 to wiesz ile ty masz już gemów? No za 150 zł to sobie na spokojnie 360 gemów kupisz i takiego skinka jak będziesz chciał to tego. Tylko mam nadzieję, że z Conan damy. Powiedziałbyś mi jakiego masz builda na Byronie? Muszę ci tutaj oczywiście skopiować i się dowiedzieć od najlepszych jak tutaj się gra. Dobra, no to drugi gadżet. Z tego względu będzie fajnie można też podjechać przeciwnika. Bardzo agresywny gadżet. Okej, bo tu na blisko jakby wlecieć to wiele po prostu rzutek na niego wleci, nie? Star Tower, to ci niestety, że nie powiem. Bo sam mam tylko jeden, ten drugi. Ja mam ten pierwszy ustawiony. Ten drugi Star Power to tylko na trójki chyba się nadaje. No ten pierwszy chyba też. A jeżeli chodzi o te tutaj wyposażenia, no to chyba damage tradycyjnie. I co by tutaj dać? Może plus jeden? Czemu nie? Może jeden gadżecik więcej? Akurat tak by się przydał. No, możemy. No dobra, a nas znowu zrespiło obok siebie. To słuchaj, zróbmy taką zasadę, że nie zbieramy tych skrzynek na środku na razie, dobra? I zbieramy wszystkie inne dookoła, jak chcesz. Chyba, że chcesz się lać. Dobra, jednak nie chcę. Daj mi żyć. Dobra, jest okej. Już mi tutaj wraca do HP. Och, ja muszę jakiś plan wymyślić. Jak to zrobić, żeby tutaj wygrać chociaż jedną gierkę na tym odcinku dzisiejszym? Ile ty musisz parkuje? Bo pewnie dwa, nie? Nie, jeden na początku. Okej, okay. Dobra, już myślałem, że to dwa jakimś cudem. Mógłbym tego gadżetu użyć. A no tak, jakby szybciej to było, no. Też jest całkiem spoko opcja. A mnie ten środek kusi, ale nie no. Było umówione, że nie można. To nie można. Powiem ci, że jak na mistrzostwach ostatnich we Francji grałem sobie z Pandą, jak jeździliśmy autokarem, to łatwiej z nim było wygrać niż z tobą. Mam wrażenie, że twój moment jest jakiś przepotężny, chociaż Panda też jest totalnym... Jezu, ile? 6! 6! Już? No, tak się zrespiły na to. No to nieźle. Dobra, do ja nawet do Power Cube, do zbierania Power Cube'ów przegrywam. Ty, a mi się kojarzy, czy ty czasem nie miałeś jakiegoś rekordu Power Cube'ów kiedyś? No, robiliśmy tam przypadkowo. Znaczy przypadkowo. Kiedyś po prostu nagrałem. Ty, a ty w ogóle robisz moją taktykę, w sensie tą, którą ja chciałem robić, będąc tutaj. No nie, no już widzę, co to na mnie... Nie, to już umieram. No, w ogóle gdzie ja to... Co ja zrobiłem, ty? Co ja zrobiłem? Jakbym rzucił tego ulta pod siebie... Ja chciałem go rzucić pod siebie, nie? Ale... Ach, miałem jakiś lag mózgu totalny. Za dużo gadania, za mało skupiania się na gierce. Możemy powtórzyć, jak chcesz. Chcesz jeszcze raz podjąć wyzwanie? No dobra, no to możemy zrobić. Ale teraz ja robię totalny fokus. Słuchaj, możemy zrobić po prostu tak, że już masz tutaj 150 zł, a tą gierkę zagramy tak dodatkowo, nie? Ja teraz robię totalny tryhard, nic nie mówię, skupiam się tylko na graju. Dobra, to ja też. No super. Myślałem, że to może teraz się zamienimy rolami i ty coś pogadasz takiego chillowego, a ja będę, wiesz, tryhardował, dobra, ale nie. W ogóle widzę, że ktoś nas ogląda, ty. Ktoś tutaj ewidentnie przygląda się temu pojedynkowi. To znaczy masakracji Tornexa, to znaczy masakracji minie przez Tornexa, źle to ująłem. Możemy teraz na środek wchodzić? Możemy, nie? Już w tej gierce. A, dobra, no możesz wejść. Dzięki. Ja tam nie wchodzę. Okej, okay, dobra, czyli teraz mam jakieś małe fory. W ogóle już za chyba 2 dni startuje ten event Mega Świnia, nie? Aha, no w końcu się zacznie coś ciekawego w Brawlu, ale widziałem, że... O matko, już mnie trafił, już... Jak mnie... Jak
Jak ty mnie widziałeś w ogóle? Tutaj by się przydał ten, Gear Vision. A, no w sumie, znaczy, faktycznie. Na tą mapę byłby dobry, ale mamy krzakowy pojedynek. Przecież ty już wiesz, gdzie jestem. O, trafiłem cię jakimś cudem, ty! Ty masz 9 par cubów. No, trochę nafarmiłem. Ale człowieku, ty masz movement. Oj, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie? Co ty gadasz? No nie, jak uciekł! Jak uciekł! Ja ginę! No nie! Już myślałem! Dobra, no nie no, no ewidentnie jestem bambikiem, ale mi z tym dobrze, ja tam sobie gram dla fadu, nie chcę być tutaj jakimś totalnym prosem. Joko Shelly przepotężna! Ja ci bardzo dziękuję za ten odcineczek, no nie miałem żadnych szans, ale wygrywasz sobie pieniążki za to, że tutaj wpadłeś w ogóle, mega, mega dziękuję, też wpadajcie na kanał do Tornek, sam macie link w opisie. No i co, 7000 łapek i nagrywamy kolejny taki odcinek. I co, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Daily. Siema! Dziękuję również, siema. Siemano!